Gmina Dębowiec została utworzona 50 lat temu. Z tej okazji w sobotę 20 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Dębowiec wszystkich kadencji. Spotkanie prowadził obecny przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Cymorek. Przewodniczący odczytał m.in. akt powołania gminy oraz przywitał zaproszonych gości, radnych i sołtysów wszystkich kadencji. Chcieliśmy uczcić dzisiaj to 50-lecie, ale główny nacisk położyliśmy na uczczenie osób, które przez te 50 lat działały na rzecz gminy. No i dzisiaj w tym celu się spotkaliśmy, żeby ich wspomnieć. Historię gminy Dębowiec przedstawił były wieloletni radny tej gminy Stanisław Kubicius. Sylwetki naczelników i wójtów omówiła z kolei Krystyna Kubacka, która przez 15 lat była sekretarzem gminy. O początkach działalności gminy Dębowiec mówił Paweł Czupryna, który przez 21 lat był radnym. O działalności Rady Gminy po roku 1990 mówił Marian Matejczuk, który był radnym gminy przez 24 lata. Zaś o aktualnej kondycji gminy i inwestycjach mówił obecny wójt Tomasz Branny. Wydaje mi się, że nasza gmina rozwija się bardzo dobrze. Była dzisiaj przedstawiona prezentacja zawierająca ponad 300 zdjęć, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak gmina wyglądała 50 lat temu, jak wygląda teraz, jak zmieniała się przez te wszystkie lata. Tutaj w trakcie wystąpień też padło wiele informacji, ile środków zostało zaangażowanych w te wszystkie inwestycje. No i myślę, że osoby, które przyjeżdżają do naszej gminy, też zauważają, jak to nasza gmina się zmienia. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie podziękowań radnym i sołtysom z najdłuższym stażem, którzy aktywnie działali na rzecz gminy Dębowiec. Uznaliśmy, że osoby, które działały przez długie lata jako radni, sołtysi, powinni zostać wyróżnieni, no i została przygotowana statuetka i dyplom. Sesję zakończyły wolne wnioski i dyskusja, podczas której nie zabrakło podziękowań, podsumowań i wzruszających momentów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.